Jesteśmy w temacie, jak pamiętacie, cały cykl Królestwo Boże. Królestwo Boże i w tym cyklu ja już nie będę jakby skracać tego już co za nami. To sobie można odsłuchać, wszystko jest udostępniane na YouTube. W tym cyklu z kolei jesteśmy w cyklu cyklu i ten cykl cyklu jest o aborcji. Tydzień temu było takie słowo wstępowe, gdzie jakby chciałem nas wszystkich przekonać, że w ogóle chrześcijanin powinien zająć stanowisko w tej sprawie. Nie może uciekać od tematu tylko dlatego, że on jest trudny, niezręczny, niewygodny. Musi zająć stanowisko. Tak? I dlaczego? Powiedzieliśmy sobie, dlatego, bo tu chodzi o życie. Życie, Bóg jest źródłem życia i On dał swoje przykazanie, nie zabijaj, i obwarował to w taki sposób, aby, to znaczy nie morduj, i obwarował to w taki sposób, żeby nie było wątpliwości, że Jemu się po prostu nie podoba, jak ktoś odbiera życie drugiego człowieka. Bóg jest dawcą życia, Bóg sam to życie dał, i Bóg sam jedynie ma prawo to życie odebrać drugiemu człowiekowi. Okej. I tym żeśmy sobie zaczęli tydzień temu, tak, że chrześcijanin w kwestii jakby odbierania życia drugiemu człowiekowi nie ma wyboru, musi zająć stanowisko. Oczywiście to jest stanowisko za życiem. Chrześcijanin musi opowiedzieć się za życiem i za ochroną tego życia, tak? Bo jest to przykazanie nie zabijaj. I zauważyliśmy sobie tydzień temu, zrobię tylko tak jedno przypomnienie, bardzo wydaje mi się ciekawe i ważne, zresztą o tym potem jeszcze z kimś rozmawiałem, mianowicie zauważyliśmy to, w jaki sposób Bóg reaguje na pierwsze morderstwo człowieka. Pamiętacie, kiedy Kain zabił brata swego Abla. Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, wersety od 1 do 16. Tam jest opisana ta cała historia, tak? Jak Bóg zareagował? Przypominacie sobie, przeklął człowieka. Przeklął człowieka. Pierwszy raz pod wpływem zabójstwa Bóg przeklął człowieka. W raju, kiedy człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu i zerwał ten owoc, Bóg przeklął ziemię i wszelkie stworzenie, które na niej żyje, ale nie przeklął człowieka. Zauważcie, jak będziesz czytać, czytaj uważnie. Bóg nie przeklął tam człowieka, tylko ziemię. Natomiast tutaj, za chwileczkę, mamy sytuację w tym 4 rozdziale, gdzie Kain zabija swojego brata Abla. Skutkiem tego jest to, że Bóg przeklina człowieka, już nie ziemię. Ziemia już jest przeklęta. Człowiek był dalej błogosławiony. Przeklina człowieka. Czyli zabójstwo jest grzechem wielkiego kalibru. Ktoś, kto zabija, jest przeklęty przez Boga. Tak? Okej. I dlatego zajmujemy się dzisiaj morderstwem. I odbieraniem, może w niedalekiej przyszłości zajmiemy się może takim innym tematem, na przykład, nie wiem, kara śmierci. Zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie. Ciekawy temat swoją drogą. Właściwie kluczowy problem w tym całym jakby problemie aborcyjnym, bo my mówimy o aborcji, tak? Dzisiaj druga część, aborcyjnym, można zawrzeć w takim jednym pytaniu. I tu już jesteśmy w studium. Tu do tej pory był wstęp. Pytanie jest takie, i to jest główny problem, czy nienarodzone dziecko jest osobą ludzką, czyli jest człowiekiem. To jest główne pytanie. Czy to dziecko w łonie matki jest człowiekiem, jest osobą ludzką? Tak? Jeżeli jest osobą ludzką, no to problem mamy z głowy. I w ogóle nie ma tematu. To ten problem aborcji to jest jak samolot, który nigdy nie zdążył opuścić drzwi hangaru nawet i wystartować. Tak? I spójrzmy się na ten problem osobowości ludzkiej z dwóch perspektyw. Tak? Czy to nienarodzone dziecko jest osobą ludzką? Z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to taka prawna, co mówi o tym Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Jest pierwsza rzecz. A drugie, co mówi Biblia na ten temat. Tak, ja specjalnie tą kolejność taką, oczywiście ważniejsze jest dla nas to, co mówi Biblia na ten temat, ale najpierw chciałem załatwić tak szybciutko tylko kwestię taką prawną, taką konstytucyjną, bo ona też jest, wydaje mi się, taka bardzo znacząca w tej naszej kwestii, ponieważ w Stanach Zjednoczonych na przykład, zauważcie, że aborcja jest dozwolona do końca, tak, do końca, dopóki dziecko się nie urodzi. Dlaczego? Bo w Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest zapis, że dziecko w łonie matki nie jest osobą ludzką, nie jest człowiekiem. Dlatego tam jest możliwa aborcja. Jeśli tam byłby inny zapis, to już by było inaczej. Jak jest u nas, tak, w naszym kraju, w Polsce, odnośnie właśnie tej kwestii, konstytucja jasno mówi, że nienarodzone dziecko jest osobą ludzką. A artykuł 38 mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna i jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Tak? Dlatego obwarowywuje się tą konstytucję różnego rodzaju ustawami. I ostatnio mieliśmy taką właśnie próbę właśnie jakby ustawy antyaborcyjnej, która by ograniczała aborcję eugeniczną. Więc w tej takiej sferze publicznej, powiem tak, nie potrzeba wcale nawet odnosić się do Biblii w tej kwestii i chrześcijańskich wartości, ale wystarczy odnieść się do konstytucji i jest pozamiatane, tak? Ale to jest studium biblijne to nasze, prawda? Więc my tutaj na tym naszym studium biblijnym musimy się teraz zastanowić jeszcze nad tym, co Biblia mówi na ten temat, tak? Na jaki temat? Kto notował, już wie. Czy nienarodzone dziecko jest osobą ludzką? To jest ten temat. Czy Biblia w ogóle coś mówi na ten temat? Dla nas, dla chrześcijan, to jest bardzo ważne. Tak? Ponieważ niektórzy może sobie mają i w poszanowaniu wielkim z tyłu konstytucję i polskie prawo. I dla nich tylko Biblia i nic więcej się nie liczy, więc zastanówmy się, co Pismo Święte mówi na ten temat. Otóż Pismo Święte mówi o dzieciach nienarodzonych jako o osobach, które są ważne w oczach Bożych i przedstawia Pismo Święte te nienarodzone dzieci jeszcze w łonie matki jako jednostki, którymi Bóg jest zainteresowany, z którymi wchodzi w interakcje, które są również i jakby przedmiotem zainteresowania Ducha Świętego. I na przykład taki, wydaje mi się, najważniejszy tekst to Psalm 139. Przeczytam wersety od 13 do 16, gdzie czytamy tak. To Dawid pisze, tak? Pisze tak. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. cudowne są dzieła Twoje. Duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Taki język poetycki. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Tak? W tym psalmie Dawid opisuje jakby swoje życie płodowe, posługując się takim językiem literackim i również tutaj nie bez znaczenia są zaimki osobowe. Osobowe. Mnie, moje, tak, byłem, tak, widzimy to, prawda? Przedstawia siebie samego jako obiekt Bożej troski i uwagi. Kiedy? Kiedy? Jeszcze wtedy, kiedy był nienarodzonym dzieckiem w łonie swojej matki. Prawda? Ważny tekst. Ale to nie jest jedyny tekst, który tak to przedstawia, bo w Biblii mamy opisy i innych postaci, których tożsamość tych istot osobowych została potwierdzona, kiedy jeszcze byli w łonie matki. Tak? Na przykład są nimi Jeremiasz. W księdze Jeremiasza w 1 rozdziale, w 5 wersecie jest tak napisane. Wybrałem Cię sobie, mówi Bóg do Jeremiasza. Wybrałem Ciebie sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Ciekawy tekst. Dalej, apostoł Paweł pisze coś bardzo ciekawego w liście do Galacjan, w 1 rozdziale, werset 15, coś takiego. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją. Tak? Bóg, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem. Byłem w łonie matki, ale zanim się urodziłem, On mnie już powołał przez swoją łaskę. Ciekawy fragment. Dalej, myślę, że najpiękniejszymi takimi postaciami biblijnymi jest Jan Chrzciciel i Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. O Janie Chrzcicielu jest napisane tak. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, werset 15. To jest proroctwo na temat Jana Chrzciciela, że będzie bowiem wielki on przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Tak? Czyli już w łonie matki swojej będzie napełniony Duchem Świętym. Ja chcę powiedzieć tak, Duch Święty nie napełnia rzeczy. Duch Święty napełnia osobę. Duch Święty chrzci osobę, Duch Święty prowadzi osobę. Tak? A o Janie Chrzcicielu jest napisane, że jest, czy też został, napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Bardzo ciekawa rzecz. Dalej jest napisane, troszeczkę dalej, kilkanaście wersetów dalej, jeszcze raz o nim, tak. I oto Elżbieta, krewna Twoja, to jest słowa skierowane z kolei do Marii, kiedy anioł przyszedł do Marii i jej zwiastował radość wielką, że będzie matką naszego Pana Najjaśniejszego Jezusa Chrystusa, powiedział, zdradził też o Elżbiecie, mówiąc tak. I oto Elżbieta, krewna Twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w 6. miesiącu. Bardzo ciekawe słowo. Tu chodzi mi o to, że ten płód jest w 6. miesiącu, a on już jest nazywany synem. To nie jest tylko płód, to nie jest tylko, nie wiem co, zlepek, jakichś komórek, nie wiadomo co. Tylko jest tutaj napisane, że już poczęła syna w w starości swojej. Tak? To jest syn. Syn to jest dziedzic. To jest ktoś, kto, wiesz, rozumiesz, co to znaczy syn. To nie jest bezosobowy płód, nie wiadomo co, no nie? Tak? I dalej jest pięknie napisane w ten sposób. Tu jest napisane zarówno o Janie Chrzcicielu i podkreślony jego byt osobowy i o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Tak? Bo oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus to też jest świetny przykład. Jest tak napisane, ta sama Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, wersety od 41 do 44. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Dziecko się poruszyło w jej łonie. Tak? Dziecko, dzieciątko się poruszyło w jej łonie. I ja tutaj, przepraszam, tutaj mam taką ściągawkę. Przepraszam, mam ściągawkę. Brefos w języku greckim. Jest taki wyraz tutaj użyty, brefos. Brefos znaczy niemowlę. Niemowlę. I poruszyło się niemowlę w jej łonie. Greckie słowo brefos. Dlaczego jest to słowo tam użyte? Tak? Ponieważ w czasach Nowego Testamentu oni nie rozróżniali płodu nienarodzonego od już narodzonego. To było dla nich to samo. Po prostu równo traktowali to dziecko, tak? To niemowlę, tylko jedno jest jeszcze w obrębie ciała swojej matki żywicielki, a drugie już poza. Bardzo ważne słowo to brefos. Tak? I dalej jest napisane tak. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto gdy, uwaga, teraz, uwaga, bo oto gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Brefos, tak? To dzieciątko, to niemowlę, tu jest to określenie, poruszyło się w moim łonie. Bardzo ciekawe sformułowanie, tak? I dla mnie to są biblijne argumenty wystarczające do tego, aby twierdzić, że Biblia wyraża się o nienarodzonych dzieciach znajdujących się w łonie matki, obojętnie, niezależne od tego, jaki to jest okres życia prenatalnego, jako osoba ludzka, jako człowiek, jako to niemowlę, ten brefos. Więc jeżeli byśmy tak do tego podeszli, że to nienarodzone dziecko jest osobą ludzką, to biblijny argument przeciwko aborcji brzmi zatem tak. Aborcja to świadome zabójstwo dokonane na istocie ludzkiej, a taki czyn jest morderstwem i został potępiony przez 6. przykazanie. Kropka. 6. przykazanie mówi: nie zabijaj. I to się tyczy również i dzieci znajdujących się również jeszcze w łonie matki. Tak? Żeby jeszcze jakby podnieść jedną kwestię i przypomnieć nam to, co mówiliśmy sobie tydzień temu. Pamiętacie, jak Stary Testament podchodził do płodu nienarodzonego dziecka w kwestii przykazania nie zabijaj. Ja tydzień temu przytoczyłem taki fragment bardzo ciekawy z Drugiej Księgi Mojżeszowej, 21 rozdział, wersety od 22 do 23. Pamiętacie, tam jest taki zapis odnośnie śmierci płodu w sensie śmierci płodu, w sensie zabicia płodu, tak naprawdę w wyniku jakiejś bójki, tak? Mianowicie tam jest napisane tak, że jeśli jacyś dwaj mężczyźni się pokłócą i przypadkowo uderzą kobietę brzemienną, tak, że wyjdzie z niej płód, jednak bez żadnej szkody, czyli nie odniesie szkody płód ani matka, to musi ponieść karę, jaką nałoży na niego mąż tej kobiety. Jakaś finansowa, pieniężna, nie wiem, przyniesie krowę, kozę, cokolwiek, tak? Ale werset 23 mówi dalej tak, że jeśli jednak dojdzie do szkody, wtedy dasz życie za życie, oko za oko, ząb za ząb. Życie za życie, jeżeli zginie płód, życie za życie. Oko za oko, ząb za ząb, jeżeli dojdzie do szkody. Tutaj ten werset pokazuje mi bardzo jasno, w jaki sposób Bóg traktuje płód ludzki, że nie omieszkał zrobić taki zapis nawet w swoim słowie. Wtedy, kiedy po prostu obwarowywuje przykazanie nie zabijaj. Nie ma żadnej wątpliwości. I żeby nie było żadnych wątpliwości, co to znaczy to przykazanie nie zabijaj, Bóg również i uwzględnił tutaj życie płodu ludzkiego. Kochani, to jest wszystko na dzisiaj, co ja przygotowałem i zapraszam nas wszystkich do dyskusji. Mam nadzieję, dzisiaj mamy troszeczkę więcej czasu, ja specjalnie tak zrobiłem, troszeczkę więcej czasu na tą dyskusję i pozwólcie tylko, że się przed tą naszą dyskusją króciutko pomodlę. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas dyskusji. Ja proszę Ciebie, byś mógł dać nam wszystkim taką mądrość do tego, byśmy mogli ze sobą mądrze dyskutować, abyśmy mogli się nawzajem od siebie uczyć również. Panie, proszę Ciebie i błogosławię w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, ja już w tej chwili, jak mnie znacie, wyłączam recording i już dalsza część jakby nie będzie nagrywana, to ze względu na taki komfort, który nam chce dać, abyśmy sobie mogli po prostu swobodnie, zupełnie po prostu już rozmawiać o tych rzeczach. Zapraszam do dyskusji.